Hej, więc witam was w kolejnym vlogu. Chciałyśmy ogólnie już wczoraj nagrywać, ale jakoś tam tak nam nie pykło. Tylko przez chwilę nagrałyśmy dla was film, bateria się już naładowała, także spoko. Bateria sobie troszeczkę odpocznie od tych vlogmasów, a skoro mowa o vlogmasach, klimacik świąteczny jeszcze u nas jest. No ale już nie na długo, bo za chwilę już choinkę będziemy rozbierać, nie dlatego, wiem. Dlatego, że po prostu chcemy mieć na filmy i tak dalej, nie? No bo mamy w sumie... No to jest mało pokój do nagrywania, no, jak się lampy tutaj przyniesie, no, dokładnie. To nam po prostu przeszkadza. Wczoraj, albo przedwczoraj, nie wiem kiedy to było, przyszło do nas no kilka paczek. Może pokażemy wam teraz co do nas wczoraj przyszło. Chciałyśmy, tak jak mówię, zrobić też taki open box, ale no nie nagrywałyśmy wczoraj vloga, nie chciało nam się czekać. Że najpierw rzeczy ze stronki Labena. Linki do tych wszystkich produktów będą w opisie. Są to głównie kosmetyki, ale nie tylko. Mamy tutaj gąbkę i uwaga, my już ją otworzyłyśmy. Chciałyśmy tak sobie przetestować gąbkę, wyjęłyśmy ją z opakowania i od razu schowałyśmy, bo ona no niesamowicie śmierdzi, nawet nie wiem jak określić ten zapach. Także taki trochę nie wypał. Dalej mamy takie plastry na czoło, na brodę i tutaj jeszcze są na nos. To są papierki do, jak jest ta maseczka czarna, do ściągania tej maseczki. O, no to taki gadżet. Tutaj mamy takie, są to takie skarpetki na nogi, no do zdzierania na skórka, aby ta skóra była na stopach taka bardziej miękka. I mamy tutaj dwie pary. Dalej znowu taki produkt na nos. Dalej taka kolejna maseczka truskawkowa i maska. Także teraz Marta wam pokaże, co przyszło do niej z AliExpress. Ja również zamawiałam sobie kilka rzeczy, ale niestety moje jeszcze nie dotarło, a zamawiałyśmy to 11 listopada, jak była ta, wiecie, wielka wyprzedaż na tym portalu. Jeszcze do mnie nic nie doszło, także przykro. A zobaczcie, tutaj w tle jest mój prezent od Marty. Już go używam. Jeśli oglądaliście nasze vlogmasy, wystarczy, że oglądaliście tego ostatniego, to mogliście zauważyć. Jest to taki strój nosorożca, którego w ogóle się nie spodziewałam, bo mówiłam, że go chcę, ale totalnie zapomniałam, że chcę. Hejka, witam was dzisiaj w daily vlogu. Jestem jeszcze przyzwyczajona do tych vlogmasów, do tego, że codziennie nagrywałyśmy vlogi w ogóle. Teraz miałyśmy kilka dni przerwy i to naprawdę bardzo dobrze zrobiło. Pokażę wam te rzeczy, które zamówiłam z AliExpress. Głównie są to rzeczy do telefonu, ale nie tylko, ponieważ zamówiłam sobie m.in. tą taką bransoletkę ze znakiem nieskończoności. Ja ją zawsze zamawiam z AliExpress i ona po kilku miesiącach robi się taka brzydka. Ja ją wyrzucam, ostatnio wyrzuciłam, bo mi się ten pasek czarny przerwał. I ją wyrzuciłam jakoś w tamtym tygodniu. Przyszła mi niedawno nowa, już nawet nie miałam okazji jej założyć. I zamówiłam dwa case'y. Jeden case to jest taki czerwony. Mam w planach sobie po nowym roku kupić nowy telefon. W sumie chciałam go kupić szybciej, ale no nie było okazji. Powiem wam, że nie wiem czy też tak... O, teraz za chwilę wrócimy do tego tematu. Pierw wam może pokażę case'y. Wiem, że trochę pomieszałam, ale dobra. I ja go w tym roku już nie użyję, wiadomo. Drugi case to jest taki silikonowy, taki gumowy nawet bym powiedziała. On jest bardzo, bardzo miękki. Na pewno będzie poszerzał telefon. I jest też cięższy na przykład niż ten. Ten jest taki twardy, a ten jest po prostu taki miękki. Bardzo uroczy, bardzo mi się podoba ten case. I jak wiecie, albo nie wiecie, ja już jakiś czas temu myślałam o tym, żeby wymienić sobie telefon. Jak wiecie, już dawno przyszły mi szkło na telefon, już case'y przyszły. Ja już kupowałam, w sumie case'y mam do różnych telefonów, ponieważ na początku chciałam taki telefon, potem taki, aż w końcu padły na jeszcze inne. Dlatego te dwa przyszły w ogóle na inny telefon niż planowałam kupić. I teraz już ostatecznie wiem jaki chcę, ale zawsze było mi coś nie po drodze. Miałam dużo na głowie, naprawdę dużo na głowie. Po prostu to się jakoś odlekało w czasie. I później też trochę mi było szkoda i nadal jest mi szkoda mojego starego telefonu. Nie wiem czy wy też tak macie, ale ja się na przykład bardzo, ale to bardzo przywiązałam do mojego starego telefonu, ponieważ mam tam no wspomnienia. Ja sobie wejdę w galerię zdjęć, nie tylko w galerię zdjęć, przeglądam sobie mój cały telefon, no to tam jest tyle wspomnień, że to jest po prostu masakra. Dlatego szkoda mi trochę wymieniać telefonu i chociaż wiem, że raczej jak go wymienię, to go nie sprzedam, zostawię go sobie. Ale tak czy inaczej jest mi szkoda go użytkować, ale pamiętam, że na początku, gdy go kupiłam, po tygodniu on mnie mega zawiódł, ponieważ strasznie się zacinał. Pamiętam, że wtedy była taka era jeszcze Snapchata i bardzo ścinało tego Snapchata, naprawdę nic się nie dało zrobić. Później była jakaś aktualizacja i to wszystko lepiej, tak bardziej płynnie szło i się tak jakby naprawił ten telefon. Aczkolwiek teraz już też nie domaga, też już pomału wszystkie aplikacje się wieszają. Podlinkuję wam What's on my phone. Co kilka lat temu nagrywałam.
tam właśnie opowiadałam o tym telefonie i mówiłam Wam, że właśnie, że mi się nie sprawdza i tak dalej, ale mam to do dziś. Teraz mogę Wam w sumie powiedzieć, nad jakimi telefonami się zastanawiałam, a więc ja zdecydowałam, że chcę iPhone'a ze względu, i wcale nie ze względu na to, że o wiecie, iPhone, szpan i tak dalej. Ja już niestety albo niestety, ja już tego wyrosłam, żeby szpanować telefonem, ale iPhone jest mi potrzebny do tego komputera, ponieważ jak wiecie albo nie wiecie, ja posiadam MacBooka. Kupiłam go tylko i wyłącznie dlatego, że jest lekki, jest prosty w obsłudze i bardzo ułatwia nam pracę z filmami ogólnie. Na iMovie naprawdę bardzo szybko montuje się filmy. Na przykład z telefonu, obojętnie z jakiego, ja na przykład mam Samsunga i w sumie jestem team Samsung od początku, bo wszystkie telefony, jakie miałam do tej pory, to były Samsungi i wyobraźcie sobie, że teraz mam się, i teraz mi to trochę dziwnie się przenosić na iPhone'a, no ale zobaczymy jak to będzie. No i właśnie z takiego Samsunga ja na mojego MacBooka nie mogę przenieść żadnych plików, ponieważ automatycznie nie rozpoznaję tego urządzenia i na przykład zdjęć sobie nie mogę zgrać na ten komputer. Z iPhone'a bardzo szybko to się przesyła. Mam łatwy dostęp do tego, żeby po prostu przenieść na komputer i zaraz zacząć montować film. I też zastanawiałam się, jakiego iPhone'a wybrać. Na pewno nie chciałam X-a, ponieważ mi się nie podoba wizualnie, ani tych XS-ów. Strasznie mi się nie podobają wizualnie, ale jestem pewna, że po jakimś czasie po prostu te iPhone'y takie, wiecie, z tymi białymi paskami, jak te Samsungi na przykład, zniknął i nie będzie czegoś takiego, że mi się nie podoba, bo nie mi się w końcu spodoba, bo kiedyś pamiętam też mi się nie podobały te iPhone, jak wyszedł ten 6 z tymi paskami, też taki z tyłu, z tymi takimi tymi, też mi się nie podobał. I zastanawiałam się nad jakim wybrać, miałam ostatecznie dwa modele, zastanawiałam się nad iPhone'em 7 i 7 Plusem, ostatecznie stwierdziłam, że wybiorę 7 Plusa, ale potem oglądając sobie tego 7 Plusa stwierdziłam, że on jest jeszcze większy niż ten telefon, a ten telefon to jest Galaxy Grand Prime, on jest dosyć duży, nie wiem czy to widać do mojej ręki, on jest naprawdę duży i czy ciężko się mieści już w kieszeni, a tamten iPhone jest jeszcze większy, więc stwierdziłam, że takiego dużego telefonu nie chcę, zmienię na coś mniejszego i stwierdziłam, że wezmę iPhone'a 8. No i kupiłam case'y do 8. We wrześniu się zastanawiałam, to we wrześniu chciałam 7. Też tam mam do 7, ale tutaj widzę na tym case'ie jest napisane, że 7 i 8 to chyba są takie same wymiary telefonu. Więc tamten z 7 też będzie mi pasował. Czyli mam 3 case'y do 7 i mam jeden do 7 plusa. Albo do 8 plusa, bo one mają te same wymiary chyba. Ale no, tak naprawdę nie wiadomo jaki kupię. Przed moimi urodzinami na pewno planuję kupić, bo też zastanawiałam się nad kolorami. 8 złoty czy wziąć 8 srebrny, bo na pewno chcę biały przód, bo jestem przyzwyczajona do białego przodu, więc czarnego na pewno nie. Hej, więc witam Was w drugim dniu tego vloga. No w sumie to nie jest drugi dzień, bo w sumie zaczynałyśmy tego vloga, czyli te wcześniejsze klipy 30 grudnia i w sumie ten czasem tak szybko leci, że w ogóle zapomniałyśmy, że na drugi dzień jest Sylwester, a my się no w Sylwestra tak za bardzo nie chciałyśmy nagrywać, bo jednak no każdy ma takie swoje plany po Sylwestrze troszkę się zregenerować i dzisiaj mamy dla Was 3 stycznia, jest nowy rok, także mam, no, mam power, naładowane baterie. Zaczynamy tego vloga, też jest po 18, prawie 19. No ale rano tak naprawdę byłyśmy na mieście, w sumie załatwiałyśmy swoje sprawy. Ja nagrałam dla Was film, także jestem zadowolona. Jeśli macie mnie na moim Instagramie, to możecie się domyśleć. On pewnie będzie po tym vlogu, bo ten vlog to jest pierwszy film w tym roku. Mega próbyłyśmy je nagrać, no i w związku z tym, że jest nowy rok, składałyśmy Wam życzenia. Też raz chciałabym Wam oczywiście życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, żeby był lepszy niż poprzedni, a w sumie powiem Wam, że sama sobie tego życzę. I mam nadzieję, że wszystko w tym roku Wam się będzie układać. Życzę Wam przede wszystkim więcej pozytywnej energii, co dla niektórych to mniej zawiści i zazdrości, bo to niektórym się przyda. No i ogólnie wszystko co najlepsze. To my dzisiaj mamy taki produktywny dzień i będziemy nagrywać kolejny film i niestety musimy już używać tutaj lampy, zobaczcie. Tutaj mamy lampy, bo jest już ciemno. Dobra, także ja dalej Was nie zanudzam, nagrywamy film i później do Was się odezwiemy, bo teraz muszę klipy przesłać na komputer, bo już mega dużo mamy materiałów, ale od innych filmów i już na tej karcie się nie zmieści. Za chwilę zacznę to przesyłać. Będziemy nagrywały filmy, korzystamy z tego, że jest super światło i możemy coś do Was pogadać, nie? No bo rozłożyłyśmy lampy, jest 18:55, a my dopiero zbieramy. I to w sumie będzie nasz trzeci film dzisiaj. No, twój drugi. Drugi nogę, mój trzeci. A teraz my zabieramy się za nagrywanie filmu i odezwiemy się już do Was, jak go nagramy. Nie tak za 20 minut. No, u Was to będzie coś takiego. U Was to będzie i kolejna scena, dobra.
więc kończyłyśmy nagrywać filmik. I tak jak mówiłam, że zajmie nam to 20 minut, to zajęło nam 19. No bardzo szybko dominęło, jestem aż w szoku. Tego vloga też już pomału będziemy kończyć, tak, ponieważ wiem, że on na pewno będzie długi. Tak, raczej ten vlog był, jak mogliście zauważyć, taki bardziej spokojny, taki bardziej stonowany, statyczny. Chociaż nie wiem, czy może być statyczny. Nie nagrywałyśmy wam na pewno żadnych wstawek. Jak gdzieś byłyśmy czy coś, to po prostu tego nie nagrywałyśmy, bo zauważyłyśmy, że wy wolicie takie gadane vlogi. No. Chciałam wam rano ponagrywać śnieg, ale tak jak mówię, dzisiaj rano późno wstałyśmy, tak, bo dzisiaj śpieszyłyśmy. Tak, kurde, tyle śniegu to nie było przez cały vlog matry, przez cały grudzień, czy tam na końcu listopada. Tyle śniegu nie było. Byłam w szoku, że tyle śniegu może napadać, w ogóle był wiatr, dlatego i pokażemy wam rzeczy, które po prostu jako nagrodę damy tej osoby, która coś ciężyła w rogmasie numer 24. Tak, i pierwszą nagrodą jest tutaj taki napis Merry Christmas, już kiedyś ktoś go mógł wygrać. Ale zamówiłyśmy podwójnie takie... Tak, to były po prostu podwójne rzeczy, po prostu to jest taka uniwersalna rzecz, ale chciałyśmy dać taki akcent, żeby jeszcze było tak świątecznie. To jest jedyna rzecz taka świąteczna z tego, takie zapachowe świeczki. To jest zapach malinowy, ale one ładnie pachną, bardzo ładnie, bardzo intensywny zapach w ogóle mają. Teraz dorzucamy takie rzeczy, które przyszły z tego zamówienia. Które wam wcześniej pokazywałam. Tutaj trzy takie maseczki peel off. No te są na brodę. Na brodę i na czoło, a tutaj mamy na nos. Tak, i na nos po, trzy z każdego rodzaju. I ostatnia to jest taka maseczka, to nie jest maseczka peel off, to jest po prostu taka maska, którą można sobie zrobić. A potem ją tak normalnie zmyć wodą i ona jest oczyszczająca. Teraz wyciągam z bambusa i z węglem aktywnym. Także to tyle. A więc teraz chciałyśmy zakończyć tego vloga. No i do zobaczenia w kolejnym. Pa! Pa.